Będę mówił przede wszystkim jakby do panów, ale mam nadzieję, że drogie panie, jest was i tak więcej jak zawsze. Ale tak jak powiedział już ksiądz Piotr, potraktujcie to jako zdradę naszych męskich tajemnic. Oczywiście w cudzysłowie bardzo. Myślę, że dla większości to nie będzie nic nowego, jakiegoś odkrywczego. Bardziej spróbuję pozbierać to, co jakby jest intuicją wielu ludzi i też przede wszystkim moją, bo chcę się podzielić jakby swoim doświadczeniem, nie jakby jakąś teorią, tylko to, co powiem, jest mi bardzo bliskie i sam to przeżyłem. Więc zacznijmy od takiego prostego przypomnienia i odwołania się do Ewangelii świętego Jana. Nie będę tego fragmentu czytał, bo znamy go doskonale, ale chodzi mi o ten fragment, w którym Pan Jezus dnia pewnego wchodzi sobie do świątyni z apostołami i widzi tam jeden wielki bajzel, widzi tam targ. Sprzedają gołąbki, baranki i tak dalej. Znacie ten moment, w którym się zdenerwował, związał sobie bicz z jakichś rzemyków, no i zrobił tam porządek. Powywalał tych, których trzeba było powywalać, powiedział im, żeby nie robili z tego domu, czyli ze świątyni miejsca targowego, ale wrócili do tego, co jest istotą tego miejsca. Chcę od tego zacząć, dlatego że to jest jakby, drodzy panowie, nasze podstawowe powołanie, nie robić pejcza i rozwalać wszystko, ale naszym podstawowym powołaniem jest porządkowanie rzeczywistości. Jest uporządkowywanie tego wszystkiego, co jest najpierw moim i twoim życiem, a potem jakby tej rzeczywistości, która jest nam zadana. Czy to będzie małżeństwo, czy to będzie życie samotne, gdziekolwiek, kimkolwiek jesteśmy, to naszym podstawowym powołaniem jest bycie kimś, nie kto panuje, ale kto porządkuje rzeczywistość, wprowadza ład. I wspominam o tym na początku, dlatego że właśnie taki Pan Jezus staje przed każdym z nas i mówi: stań się tak jak ja, takim kimś, kto porządkuje rzeczywistość, kto daje jakby oparcie innym, bo porządek, jak wiemy, daje oparcie i to wcale nie tylko kobietom, ale każdemu człowiekowi, bo wtedy czujemy się pewniej i wiemy, co się dzieje w naszym życiu, do czego to życie dąży i co mamy robić. Jesteśmy chrześcijanami, drodzy panowie, i jako mężczyźni musimy temu chrześcijaństwu jakby przywrócić to, co jest istotą, właśnie porządkowanie świata. Oczywiście nie mamy być policjantami, ale mamy być, tak jak powiedziałem, kimś, kto najpierw robi porządek w swoim życiu, a potem robi życie porządek naokoło siebie. Dlaczego Pan Jezus to zrobił? I to całkiem na początku swojej działalności. Dlatego, że On ma serce dobre, bo jest Synem Bożym, ma serce dobre, tak jak nasz Pan Bóg, ale też ma serce gwałtowne. Ono było, można by powiedzieć, dobrze groźne. Nie było sercem, które było sercem człowieka, którego należy się bać, ale było sercem, które właśnie przez to, że jest gwałtowne i jest dobre zarazem, daje oparcie, daje poczucie stabilności, a to jest nasze zadanie, żebyśmy dawali ludziom, którzy są wokół nas, poczucie stabilności. Czy to w małżeństwie, tak jak już powiedziałem, czy w naszej robocie, w naszej codzienności, to my mamy dawać poczucie bezpieczeństwa. I to, co powiem, będzie jakby próbą tylko i wyłącznie skonfrontowania się ze samym sobą. Nie powiem wam, co macie robić, żeby rozwiązać swoje problemy, bo to jest najgłupsze, co można zrobić, przyjść do kogoś i powiedzieć: ja ci powiem, co masz zrobić, żeby twoje życie było dobre, bo doskonale każdy z nas jakby może to sobie wyczytać w swoim sercu, jeśli chce. Ale chcę powiedzieć o paru rzeczach, które bardzo często jako mężczyźni próbujemy przemilczeć, próbujemy się do nich nie przyznawać. I pozwólcie, że na początku przeczytam trzy wersety z Księgi Jozuego. To jest początek Starego Testamentu. Trzy wersety i za chwilę powiem dlaczego. Bóg mówi tak do Jozuego: bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełnienia całego prawa, które nakazał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego w prawo ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich twoich przedsięwzięciach. Niech ta księga prawa będzie zawsze na twoich ustach,
rozważaj ją w dzień i w nocy, aby ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane. Czyż ci nie powiedziałem, bądź mężny i mocny, nie bój się i nie lękaj się, ponieważ z tobą jest Pan Bóg twój wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Zatytułowałem tą konferencję Niepewność jest męska i zaczynam od Jozuego, dlatego że to jest taki moment w życiu tego człowieka, tego mężczyzny. Do tej pory Mojżesz był przywódcą ludu. Kojarzymy postać, wiemy kim był, wyprowadził ich z Egiptu, dawał im poczucie bezpieczeństwa, stabilności, przewodnika. Mojżesz odchodzi. Jozue był do tej pory dowódcą, naczelnym dowódcą jego wojsk, a więc nie był byle kim. Był generałem, mówiąc krótko, był kimś, kto przewodził armii, ale był w cieniu wielkiego Mojżesza. Był cały czas jakby za jego plecami. Teraz jest moment, w którym Mojżesz odchodzi i Pan Bóg mówi, to teraz ty, Jozue, przejmiesz stery, ty będziesz tym pierwszym. I Jozue zaczyna się bać. Ten gość, który dowodził wojskami, który zwyciężył niejedną już bitwę, w momencie, kiedy miał przejąć stery, zaczyna się bać. Do tej pory miał wielkie plecy w postaci Mojżesza, ale przychodzi czas po śmierci wielkiego przywódcy, że trzeba wziąć jego stery w ręce i zacząć działać, przestać się chować. Pojawia się zadanie i Jozue się boi. Ten wielki wojownik nagle zostaje ogarnięty lękiem, strachem. I zobaczcie, że to jest dokładnie nasza sytuacja. Że bardzo często, kiedy dorastamy, kiedy stajemy się dorosłymi mężczyznami, kiedy dojrzewamy i kiedy przestajemy się już chować za plecami naszych rodziców, tudzież innych opiekunów i trzeba wziąć życie w swoje ręce i zacząć być odpowiedzialnym człowiekiem, zaczynamy się chować, zaczynamy się bać, lękać. Do tej pory byliśmy mocni w gębie i mówiliśmy, jak my to ten świat pozmieniamy i będzie wszystko dobrze i teraz to już na pewno będzie lepiej. A kiedy w końcu dostajemy stery naszego życia w nasze ręce, to nagle się boimy, zaczynamy się lękać. I to jest sytuacja Jozuego i sytuacja nasza. I teraz co się dzieje z Jozuem? W to wszystko, co przeżywa ten człowiek, ten wielki dowódca, teraz zalękniony, wchodzi Pan Bóg. W jego lęk, w jego wspomnienia związane z Mojżeszem, to poczucie bezpieczeństwa, które miał do tej pory, wchodzi Pan Bóg i mówi, nie bój się, przestań się lękać. Fajnie powiedzieć, nie? Nie bój się, już się przestaje bać. To wcale tak nie działa przecież. I nie chodzi o to, żeby się przestać automatycznie bać, ale kiedy Pan Bóg mówi, przestań się bać, to co po pierwsze robi? Po pierwsze mówi, ty się boisz, a wcale się do tego nie chcemy przyznać i Jozue też nie chciał, a więc jakby nazywa właśnie to, co się w Jozuem dzieje i mówi, nie bój się, to znaczy w twojej mocy jest, żeby spróbować przestać się skupiać na lęku, a zacząć się zajmować tym, co masz robić, czyli swoim powołaniem. I teraz jak Pan Bóg to robi? Przypomina Jozuemu o dwóch źródłach siły tego człowieka. Mówi, pierwsze to jest prawo Pana Boga. Mówi, przestrzegaj wszystkich tych słów. Prawo Pana Boga, za tym stoi sam Bóg, a więc mu przypomina, że źródłem siły, pierwszym źródłem siły Jozuego, czyli każdego tak naprawdę z nas, jest Bóg. Nie coś zewnętrznego, ale Bóg, który jest we mnie. A drugie źródło siły, o którym Pan Bóg przypomina Jozuemu, nazywa jego roztropnością, a więc mądrością, która wypływa z serca Jozuego, która w nim jest, która nie pochodzi z jakichś książek, z podręczników, jak być bardziej męski i bardziej odważnym, ale z roztropności, którą Jozue ma w sercu. Mówiąc jeszcze inaczej, Pan Bóg przypomina, że Jozue i tak naprawdę każdy z nas jest dobry, jest kompletny, że mamy wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby podjąć misję. Że to nie jest tak, że jak dopiero ktoś z zewnątrz nam powie, teraz możesz działać, teraz ja ci mówię, że jesteś silny, to my się takimi staniemy. Nie. Pan Bóg przypomina Jozuemu, mówi, wszystko masz w swoim sercu, bo ja to tam zapisałem,
co jest potrzebne, żeby do tego, żeby odważnie zacząć działać, żeby podjąć swoją misję, swoje powołanie, drogę życiową, jakkolwiek to sobie nazwiemy. I to jest bardzo dobra wskazówka dla nas, panowie. Bo zobaczcie, że my bardzo często naszej siły szukamy w wielu rzeczach, w wielu rzeczywistościach. Wielu mężczyzn szuka tej siły w kobiecie. Jest wielu takich, którzy idą do kobiety i jak myślą, że się spotkają z kobietą, to będą silniejsi. Pewnie, że to tak działa przez chwilę. My się czujemy silniejsi po spotkaniu z kobietą, ale to nie jest tak, że to działa na dłuższą metę. Inni idą tej siły szukać w swoich kumplach, w swoich przyjaciołach. Tak? Jak mam ich dużo koło siebie, to mi się wydaje, że jestem silny. Tylko zobaczcie, co się dzieje. Kiedy ich nie ma, to nagle tracimy grunt pod nogami i budzi się w nas mały chłopiec. Jeszcze inni idą w nieziemski wysiłek. Ja wszystkim pokażę, jaki jestem silny. Nie? Albo inni przeginają w drugą stronę i poniżają innych ludzi, żeby się lepiej poczuć. A ten fragment nam przypomina o prostej rzeczy. Nie musisz robić żadnej z tych rzeczy, o których teraz wspomniałem, ale masz wszystko w swoim sercu, bo tam ci Pan Bóg to zapisał. Jesteś kompletny. Nie jesteś wybrakowany. Pewnie, że na różnych etapach naszego życia my to rozwijamy, dojrzewamy, jak ładnie mówimy, to się zmienia, rozwija się, ale to nie jest tak, że coś dostajemy z zewnątrz. Wszystko mamy w sobie. W Bogu jest nasza siła i w naszym sercu, które Pan Bóg nam złożył, bo tam jest wszystko zapisane. To jest pierwsza rzecz, bardzo ważna, do której warto się przyznać, kiedy chcę być dojrzały, to znaczy, że się boję, że jest we mnie lęk. Jest bardzo istotne, żeby nie udawać, przed samym sobą przynajmniej i przed Nim, przed Bogiem, że są we mnie momenty, w których się boję. Nawet jeśli jestem wielkim generałem, robię wielkie rzeczy, to odczuwam lęk. Prawda jest taka, że nasze życie to jest nieustanna wojna. To jest to, co mówi święty Paweł w liście do Efezjan, że toczymy walkę ze złym. Nie z ludźmi, ale ze złym duchem. A tam, gdzie wojna, leje się krew. Nie ma wojny bez krwi, tylko w komputerze tak jest, nie? Że tam po prostu jest czyściutko i sterylnie, tylko klawisze się brudzą. Nic z tych rzeczy. Gdzie prawdziwa wojna, tam leje się krew i co ważne, pojawiają się rany. Bardzo ważną rzeczą jest, jeśli chcę być dorosłym, dojrzałym mężczyzną, żeby się zgodzić na to, że w moim życiu są rany, że jestem człowiekiem zranionym i że te rany muszą być. Bo nie jest naszym celem w życiu, żeby przejść przez to życie jak, mam nadzieję, że tu nie ma Japończyków, jak japoński turysta przez Kraków w maseczce na twarzy, żeby się czasami czymś nie zarazić. To nie jest cel naszego życia. Zobaczcie, że kiedy mówię o ranie, to my zaraz myślimy sobie o tych innych ludziach. To może moi bliscy są zranieni, może moja żona, może moja dziewczyna, mój szef na pewno jest zraniony, bo jest taki czy owaki i tak dalej. Ale zobaczcie, że te rany mamy głęboko ukryte znowu w sercu, w tym samym sercu, w którym jest zapisane to, że jesteśmy dobrzy i kompletni. I teraz rany mogą być dwojakie. Jedne są takie, które mogą nas zabić, że się po prostu wykrwawimy i w pewnym momencie przestajemy żyć. Owszem, nasze ciało żyje, ale czujemy, że życie z nas uszło, że ta nasza męskość jest jakaś taka podcięta, żeby nie powiedzieć dosadniej, że nie ma jej po prostu. Są też inne rany, które sprawiają, że mogę być dumny. To jest trochę tak, jak starsi panowie, ja miałem takiego dziadka, jak się spotykają, a przeżyli wojnę albo jakieś takie trudne doświadczenie i mają blizny, to sobie jej pokazują. Tu dostałem, tu oberwałem, ale żyję, idę dalej. I to jest drugi rodzaj ran. A dobra nowina polega na tym, że każda, podkreślam to z całą odpowiedzialnością, każda rana, którą ktoś mi zadał w moim życiu, bez względu na to, na jakim etapie to się stało mojego życia, może być źródłem dumy i siły. Czy to będzie odrzucenie kiedyś, czy to będzie jakieś poczucie winy, które noszę w sobie od wielu, wielu lat,
to wszystko, co sprawia, że jako mężczyzna czuje się, przepraszam za to słowo, w pewien sposób zgnojony przez innych albo przez tak zwane życie, albo to wszystko, co sprawia, że czuje się mało męski, może stać się chwalebną raną, po której będziesz blizny pokazywał swoim kumplom. I tu, żeby nie być gołosłownym, to pozwólcie na mały taki osobisty wtręt. Ja jestem dzieckiem alkoholika. Człowieka, który pił przez wiele, wiele lat. I to było takie doświadczenie, które bardzo mocno mnie zraniło. Bardzo mocno gdzieś to w moim sercu tkwi. Ale właśnie dzisiaj jest już taki czas, w którym mogę stanąć przed taką grupą jak wy i o tym powiedzieć publicznie, bo przez wiele lat się o tym w ogóle nie mówiło na zewnątrz. Jak to w wielu rodzinach, gdzie jest alkoholizm, nie mówi się o takich rzeczach, bo nie wolno, bo nie wypada, bo coś tam. Ja nie chcę powiedzieć, że dzisiaj się cieszę z tego powodu, że mój tato pił, ale chcę powiedzieć, że jestem już na takim etapie, że mogę powiedzieć sobie i Panu Bogu, dziękuję za takie doświadczenie. Ja wiem, że ono nie pochodzi od Pana Boga, bo nie Bóg mu lał wódkę do kieliszka, ale podziękować w takim sensie, że wiem, że ono mi daje siłę do tego, żebym rozumiał innych ludzi na przykład. Żebym potrafił tego, który przychodzi, zrozumieć z jego dramatem. Rana jest i ona będzie do końca życia. To jest tak, jak Pan Jezus, pamiętacie po zmartwychwstaniu, kiedy przychodzi do wieczernika, jest już zmartwychwstałym Jezusem, ale ma rany w rękach, w nogach i w boku. Rana została, ale jest raną chwalebną, czyli taką, która daje siłę apostołom. Zobaczcie, co się dzieje, że apostołowie mogą włożyć palec i stają się umocnieni. I dokładnie o tym samym mówię, kiedy mówię o naszych ranach, że nasze rany mogą być przeżywane w samotności, w ukryciu, w bólu i to są te rany, które nas zabijają, nie dają nam życia, ale mogę się w końcu odważyć, żeby je pokazać innym i wtedy paradoksalnie one stają się siłą dla innych. Bo ten drugi widzi, że ty nie jesteś supermanem, który spadł z księżyca i nie wiadomo jakie ma moce, ale widzi człowieka, który przeszedł podobne rzeczy. Problem chyba polega na tym, że my trochę źle lokujemy siły. Zauważamy, zużywamy te siły na to, żeby za wszelką cenę ran nie odnieść w życiu albo je ukryć bardzo mocno, kiedy się już pojawią, zamiast właśnie spróbować pokazać. To nie jest łatwe. Ja nie mówię teraz, żebyśmy się zabawili w klub ekshibicjonistów i każdy wyszedł i powiedział, co go boli. Absolutnie do tego nie namawiam, ale może warto, jeśli to się w twoim życiu dzieje, w końcu się odważyć na to, żeby przestać ukrywać to, co cię tak strasznie boli. Zaryzykowałbym tezę, nie jestem najstarszy, ale już trochę lat mam, że powołanie mężczyzny jest zdobywanie ran. Że to jest jakby nasze kolejne powołanie, które Bóg nam daje, żebyśmy je zdobywali, bo one stają się naszym doświadczeniem, które daje nam męstwo i daje nam siłę. Ważne jest przy tym temacie to, żeby wiedzieć, żeby ranę zauważyć, czyli mówiąc krótko, przyznać się do tego, że coś mnie boli w moim życiu, spróbować ją nazwać, czyli nie uciekać od niej, tylko nazwać ją po imieniu i wiedzieć, do kogo z nią pójść. Nie idźcie z tą raną do kobiety, nie idźcie z tą raną do przyjaciela, tylko idźcie z tą raną do Boga, bo tylko On jest w stanie nas uleczyć. Tak jak powiedziałem, kobieta daje nam siłę na chwilę, ale doskonale wiecie, panowie, że to nie działa na całe życie. To tylko daje poczucie, że coś się zmieniło na chwilę, ale nic więcej. Przez całe lata dla mnie Pan Jezus był kimś, kto, tak jak w dzisiejszej Ewangelii to jest, był Mesjaszem, był Zbawicielem, Wielkim Bogiem, jak to się ładnie mówi w ruchach młodzieżowych, przyjacielem. Ale całkiem dopiero niedawno, parę lat temu, zacząłem go odkrywać jako kogoś, kto jest dla mnie wzorem mężczyzny. Nie tylko Bogiem, który siedzi sobie na chmurach gdzieś tam wysoko z Ojcem, ale jest wzorem mężczyzny, bo był mężczyzną, był Synem Bożym. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że właśnie
przez to, że sam pokazał swoje rany i się tego nie bał, i się tego nie wstydził przed swoimi apostołami, przed swoimi uczniami, dlatego staje się dla mnie wzorem. Człowieka, który nie ukrywa, tylko człowieka, który jest autentyczny i to daje siłę innym ludziom. A mężczyzna ma w sobie, jak wiemy z Księgi Rodzaju, odbicie Pana Boga. Kobieta też je ma, ale mężczyzna też, tylko trochę inaczej. Jesteśmy jakby, dopiero w całości dajemy pełny obraz Pana Boga. Bóg, szczególnie w Starym Testamencie, pokazał się człowiekowi, przynajmniej ludzie go tak zapisali, zarejestrowali, jako ktoś, kto walczy. To nie jest ktoś, kto zabija nieskończoną ilość ludzi po to, żeby jego naród miał lepiej. To tak było trochę z perspektywy ludzi spisane, ale generalnie jak weźmiemy tą księgę, którą nazywamy Starym Testamentem, widać, że Pan Bóg walczy o człowieka. Sam mówi zresztą, że nie spocznie, dopóki człowiek nie będzie żył tak, jak trzeba. A więc kawałek tego odbicia jest w naszym sercu. Mamy być tymi, którzy walczą o człowieka, nie z człowiekiem. To jest najprostsze, podejść komuś i walnąć. Ale mamy walczyć o człowieka, to jest zasadnicza różnica. I świetnie to widać choćby przy tym człowieku, o którym wspomniałem na początku, przy Jozuem. Że to nie ma być ktoś, kto jest supermanem, ale to jest ktoś, kto jest świadomy swojej słabości, ale dostaje od Pana Boga misję, mówi: broń mój lud. Dopiero kiedy w Panu Jezusie zobaczymy gwałtownika, czyli tego, który bierze ten pejczyk i rozwala ten nieporządek w świątyni, dopiero wtedy przestaniemy się bać tak naprawdę wyznawania naszej wiary. Dopóki nie zobaczymy tej cechy w Panu Jezusie, będziemy się tutaj źle czuli. Gwałtownik, taki jezusowy gwałtownik, to nie jest mężczyzna z pałką bejsbolową, ale to jest człowiek, który ma cel, to jest pierwsza rzecz, ma cel i do tego celu dąży. To jest bycie gwałtownym mężczyzną Pana Boga. Ale dąży nie po trupach, bo to jest logika tego świata. Pozabijam wszystkich, żeby mój cel się zrealizował. Nic z tych rzeczy. W tej walce do celu, w tym dążeniu do celu za wszelką cenę jest tylko jeden trup, to znaczy ja sam. I o tym mówiła dzisiejsza Ewangelia, jak pamiętacie, że ja mam umrzeć, że to ja mam się zaprzeć samego siebie, a nie wszystkich naokoło. A my robimy dokładnie na odwrót. Wydaje się nam, że jesteśmy mocni, więc te trupy się sieją wokół nas. Pewnie, że tutaj nie ma nikogo, kto by zabił kogoś. Tak podejrzewam, no nie wiem. Ale jest wśród nas mnóstwo takich ludzi, którzy zabiło już niejedno serce, którzy zabraliśmy nadzieję komuś, zabraliśmy poczucie stabilności komuś, nie daliśmy tego, co ten człowiek potrzebował do tego, żeby czuć się bezpiecznie. I to też jest zabijanie. To ja mam umrzeć, a nie ludzie naokoło. A więc mówiąc jeszcze inaczej, gwałtownik, który jest gwałtownikiem jezusowym, to jest człowiek, który jest konsekwentny w swoim życiu. Ma cel i go realizuje konsekwentnie. Jest taka księga w Piśmie Świętym, nie będę jej czytał, ale zachęcam do lektury wieczornej, a szczególnie jak pójdziecie na randkę, Pieśni nad pieśniami. Ta księga jest w ogóle w Starym Testamencie jak taki trochę nie wiadomo skąd się wzięła, bo cały Stary Testament, tak powiedziałem, generalnie to jakieś wojny, bitwy, walki i nagle jest taki przerywnik bardzo romantycznej księgi. Nie wiadomo, skąd się to nam wzięło. W ogóle to nie pasuje do całości. Ale jeśli przyjmiemy, że ta księga jest słowem Pana Boga, a więc w jakiś sposób odzwierciedla to, jaki jest Bóg, to ta księga nam też pokazuje, że mężczyzna, bo jesteśmy na jego obraz stworzeni, ma mieć też w sobie coś z romantyka. Nie ma być tylko mordercą, który zabija wszystkich, ale ma być też romantyczny. Okazuje się, że można być gwałtownym wojownikiem, ale można też być gwałtownym romantykiem. Albo mówiąc jeszcze inaczej, gwałtownym kochankiem, bo ta księga tak pokazuje tą cechę. I tutaj warto się zapytać, jakiej cechy w Panu Bogu się boję? Czy tej gwałtowności, tego Boga, który
właśnie walczy o swój lud i leje się ta krew? Czy boję się raczej tej cechy, którą byśmy nazwali namiętnego kochanka w Panu Bogu? Warto się zapytać, czego bardziej się boję w Panu Bogu, dlatego że to bardzo odzwierciedla moje lęki i to, co jest w moim sercu. Jezus, jak mówi znowu Pismo o Nim, to jest ktoś, kto jest nazwany lwem Judy. Lew to nie jest kotek, którego głaszczemy. Lew to jest ktoś, kto jest niebezpieczny, to jest zwierzę, które jest drapieżne, to jest zwierzę, które jest bardzo krwiste, byśmy powiedzieli, bo tam się leje krew, kiedy dołapuje swoją ofiarę. To jest ktoś, kto nie daje się zamknąć w takim obrazku łagodnego kocika w ramkach ze srebra albo, nie wiem, z różowego takiego pluszu. Absolutnie nie. Jezus to jest ktoś, kto jest gwałtowny. I to, co my mamy zrobić, to też odzyskać te dwa obrazy, siebie i Pana Boga, który jest właśnie gwałtowny, który jest silny. Dlaczego my to mamy zrobić? Bo to jest zapisane w naszym sercu. To jest to, co mówił do Jozuego. To jest moje prawo, które jest wryte w Twoim sercu. My to mamy w swoim sercu i musimy to w końcu odkryć i pokazać innym ludziom. Jest wiele momentów, w których wychodzą nasze lęki, nasze strachy i to daleko nie szukać, wystarczy jakby przeanalizować, nie wiem, dzisiejszy dzień, ostatni tydzień i znajdziemy mnóstwo takich momentów, w których się baliśmy, w których baliśmy się podjąć naszej roboty, naszą robotę, nasze powołanie, naszą misję i tak dalej. Baliśmy się może nawet naszych bliskich w domu z jakiegoś powodu. Wychodzą takie momenty, w których boimy się, że nie damy rady, żeby się lepiej poddać, taka jest myśl. Dlatego musimy sobie przypominać to, co Pan Bóg powiedział Jozuemu. Jesteś człowiekiem, który jest kompletny, jesteś dobry, mówiąc krótko. Jesteś człowiekiem, który ma wszystko do tego, żeby się nie bać. Możesz robić, możesz działać. Dlatego chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym mężczyźnie, którego też doskonale znamy. To jest Józef. Ale nie ten Józef z tej starej polskiej kolędy, który jest Józefem Starym i tak patrzy z wielką brodą dobrodusznie na Maryję i na Józefa, na Jezusa i tak za bardzo nie wie, co tu się wydarzyło. Ale chciałbym, jakby, to jest moja intuicja, bo w Piśmie Świętym tego nie ma napisanego, ale jakby myślę, że możemy sobie powiedzieć jasno, że Józef to był młody mężczyzna. Bo przecież miał cudowną narzeczoną. Pismo mówi o niej, że jest najpiękniejszą ze wszystkich. Podejrzewam, że najpiękniejsza nie wybrałaby sobie starego dziadka, żeby by jej towarzyszył w życiu. Więc z szacunku do Maryi warto jakby powiedzieć sobie, że ten Józef to też musiał być niezły gość. Kto to był Józef? No to był zwykły mężczyzna, który miał normalne plany, tak jak każdy z nas, przynajmniej miał na jakimś etapie, żeby być szczęśliwym, żeby mieć dom, żeby mieć kobietę, mieć dzieci, pracę i tak dalej. Normalne pragnienia, nic w tym złego. I to wszystko nagle się zawaliło. Nagle. To nie było tak, że Józef się przygotował przez jakieś konferencje, przez rekolekcje pobożne. Nic z tych rzeczy. Nagle wszystko się zawaliło, co gorsza albo co lepsza, za sprawą Pana Boga. Bóg mu wszystko rozwalił. Miał plany, miał marzenia, i Bóg wchodzi w jego życie i wszystko mu kompletnie rozwalił. Józef, w przeciwieństwie do Maryi, nie był niepokalanie poczętym. To nie był człowiek, tak jak Maryja, pozbawiony grzechu pierworodnego. Był tak samo słaby, jak każdy z nas. A to znaczy, w praktyce, że musiał stoczyć niezłą wewnętrzną bitwę o to, co się w jego życiu działo, żeby podjąć dobrą decyzję i zaufać Bogu, który rozwalił mu wszystko, co było jego dobrym pragnieniem. Józef nie marzył o złych rzeczach zapewne, bo małżeństwo, dom, rodzina to nie są złe rzeczy, to są wspaniałe rzeczy. I Pan Bóg mu to zabrał. Musiała być w tym Józefie niesamowicie wielka walka, żeby się na tego Pana Boga nie obrazić, żeby mu powiedzieć, skoro ty mi to rozwalasz, to ja idę sobie swoją drogą. Pan Bóg, można powiedzieć,
na tym etapie życia Józefa stał się przeciwnikiem jego. Stał się przeciwnikiem Józefa. Bo przeciwnik to jest ktoś, kto mi rozwala mój święty porządek i mój święty spokój. Jednak był człowiekiem wiary i to jest coś, co mu pozwoliło wygrać tę walkę. Dlatego, że wiara pozwoliła mu zobaczyć, że Bóg nie tylko spełnia obietnice, ale jednocześnie spełnia również ludzkie oczekiwania, ale w inny sposób niż to sobie człowiek wymyśli. Tak sobie myślę, że Józef może młodemu mężczyźnie powiedzieć, czy w ogóle mężczyźnie, może powiedzieć, że warto być wiernym. Po pierwsze, Panu Bogu, bo mu jednak zaufał, chociaż mu rozwalił to jego życie, ale też był wierny swojej kobiecie, był wierny Maryi. Po drugie, może nam powiedzieć, że warto mieć zasady. Zobaczcie, że Józef chciał, jak mówi Pismo, oddalić Maryję, kiedy się wydało, że Maryja jest w ciąży. Chciał zachować zasady, z których mógł skorzystać. Ale ma zasady, które może zmienić tylko Pan Bóg. I zarazem był człowiekiem, który nie bał się opinii ludzkiej, bo jednak posłuchał Pana Boga i wziął Maryję do siebie. Posłuchał Boga, chociaż to było niepoprawne politycznie. Zrobił coś na przekór normalnemu zachowaniu ludzkiemu, bo chociaż mógł ją zabić, to jednak chciał ją uratować i ją oddalił, tak? A jednak Pan Bóg mówi nie. Kiedy patrzy się na Józefa, to można powiedzieć człowiekowi, weź się nie bój, weź w sytuację, która jest po ludzku beznadziejna, która wydaje się nielogiczna, która wydaje się po prostu głupia. Nie bój się zaryzykować wejść w sytuację, która rozwala ci twoje najlepsze plany, najbardziej pobożne plany. I to, co jest niesamowite u Józefa i co myślę, że warto sobie wziąć do siebie, do swojego życia, to cisza i milczenie. Zobaczcie, że my bardzo lubimy krzyczeć. Wydaje się dzisiaj, że czym głośniej człowiek, mężczyzna krzyczy, tym jest bardziej męski, tym jest bardziej zauważalny. Czym więcej wulgaryzmów użyjemy, tym się wydajemy silniejsi, przynajmniej w naszych oczach samym sobie. Tymczasem Józef pokazuje nam coś niesamowicie innego. Mówi, że pokazuje nam, że w ciszy mężczyzna uczy się podejmowania dobrych i trwałych decyzji, chociaż trudnych. Decyzji to jest pierwszy punkt, a drugie wprowadza je w czyn, bo same decyzje do niczego nie prowadzą. I to jest fajna rzecz, którą warto w sobie wziąć z Józefa, żeby się nie bać ciszy, nie bać się tych momentów, w których pozornie nic się nie dzieje, jest cicho, bo to jest świetny moment na to, żeby się ze sobą skonfrontować, podjąć decyzję i działać. A druga rzecz, która też jest z tą ciszą związana, to do tych mężczyzn, którzy tutaj są. Bardzo często w kościele się można spotkać z takim poglądem, że faceci milczą w kościele, to tylko kobiety śpiewają głośno, się angażują i tak dalej. To jest bardzo męska sprawa, milczeć. I nie ma się co tego wstydzić, naprawdę. Myślę, że też Józef może powiedzieć wiele kobiecie, szczególnie młodej kobiecie. Może jej powiedzieć, szukaj albo raczej dopuszczaj do siebie takiego mężczyznę, takiego chłopaka, który potrafi i chce poznawać ciebie jako kobietę, a nie twoje ciało. A więc to ty stawiaj granicę mężczyźnie i pokazuj mu, że nie jesteś zainteresowana poznawaniem wszystkiego od razu. Józef mógłby powiedzieć kobiecie, pozwól swojemu mężczyźnie zdobywać cię powoli, bo Józef tak zdobywał Maryję. Zachowywał wszystkie etapy przepisane zgodnie z prawem. To był gwałtownik, bo to, co zrobił później w jego życiu, przyjął Jezusa jako swojego syna, uciekał ze swoją rodziną Egiptu i tak dalej. Robił niesamowite rzeczy, żeby tą rodzinę utrzymać. To był gwałtowny człowiek, a zarazem był bardzo łagodny, co mówiłem wcześniej.
Patrząc na tego człowieka sprzed 2000 lat, zobaczmy człowieka takiego jak my, który wcale się nie prosił o wielkie rzeczy w życiu. Józef się nie prosił o to, żeby być ojcem Syna Bożego. Naprawdę Józef się o to nie prosił. Zobaczmy człowieka, który nie miał wcale lepszej ani gorszej wizji na swoje życie niż my to mamy, szczególnie kiedy zaczynamy to życie. Zobaczmy w nim normalnego, zwykłego człowieka, który może nas nauczyć wsłuchiwania się w siebie i wsłuchiwania się w to, co Pan Bóg chce od nas. Ale też zobaczmy, i to jest bardzo ważne, myślę, że dla współczesnych mężczyzn, że kiedy Pan Bóg rozwala mu jego plany, to Józef się nie obraża i nie szczela focha. A my tak często robimy, chociaż udajemy na zewnątrz, że tak nie jest. Kiedy nam się sypie nasz plan, i nie tylko związany z Panem Bogiem, ale taki nasz codzienny plan, na przykład w naszych rodzinach, w naszych relacjach, w naszych przyjaźniach, bardzo często się obrażamy. A Józef nam pokazuje coś całkiem innego. Nie obrażaj się, tylko próbuj jakby zmodyfikować swój plan i zrozumieć, co sytuacja, która cię spotkała, chce ci pokazać, do czego cię prowadzi. Zobaczcie, że gdyby Józef się obraził, to byśmy tu w życiu nie siedzieli. Powiedziałby, idę sobie swoją drogą. Maryja zapewne źle by skończyła jako matka, dziewczyna, która poczęła dziecko bez, no właśnie nie wiadomo z kim tak naprawdę. Zobaczcie, jaki to był człowiek. No, to jest sytuacja, która może spotkać przynajmniej część z was. Wyobraźcie sobie, że wasza, nie wiem, dziewczyna, żona przychodzi pewnego dnia i mówi, jestem w ciąży. No super, ale nie z tobą. To już gorzej, nie? A z kim? Z Duchem Świętym. To jest niby takie oczywiste dla nas, nie? Bo to się wydarzyło, ale zobaczcie, że to nie jest oczywiste. Że Józef jest jednym z tych elementów chrześcijaństwa, który ma nas wybić z oczywistości. Nie jest oczywiste, że kobieta zachodzi w ciążę z Duchem Świętym. To nie jest oczywiste i to nie jest normalne. I to jest taki człowiek, który naprawdę musi, kiedy na niego patrzymy, wybić nas z takiej oczywistości naszej wiary, albo raczej naszej religijności, to myślę, że jest lepsze słowo. Tak się przyzwyczailiśmy do tego Pana Boga w naszym życiu. Takie to wszystko już jest oczywiste, ale nie jest. Józef jest bezkompromisowy, bo jest wierny temu, do czego go Bóg zaprosił. To jest to, co mówiłem wcześniej. Ma cel i idzie do przodu. I kto tu jest trupem? Trupem jest jego duma jako mężczyzny. On naprawdę musiał się z tym fatalnie czuć. Ja nie wiem, nigdy nie wychowywałem nie swojego dziecka, ale podejrzewam, że to wcale nie jest łatwe. I to musiało w nim też umrzeć. Święty Paweł napisał kiedyś o Abrahamie, ale to jest świetne zdanie, które też pasuje do Józefa, takie zdanie, posłuchajcie. Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. Pamiętamy, o co chodziło z Abrahamem, Izaak, obietnica Boga i tak dalej. To jest bardzo męska wiara, że wierzy wbrew wszystkiemu, wbrew temu, co mówią ludzie, wbrew temu, co mówi mi doświadczenie życiowe, wbrew temu, co mówią mi moje rany, które mam w sercu, głosy wewnętrzne, które mnie straszą, wierzę. I to nie jest sielanka. Dlatego Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. Uwierzyć Panu Bogu w rzeczach, które wcale nie są do zaplanowania, które wydają się na początku drogi jak szalone wizje. To jest wiara. Uwierzyć wbrew nadziei. To jest niesamowite zdanie. Nie wiem, czy się kiedyś wczytywaliście w to zdanie, ale uwierzyć wbrew nadziei, która była we wcześniejszych nieudanych próbach w moim życiu, które podejmowałem. Chcę podjąć jeszcze raz, chociaż już nie mam nawet nadziei, to jednak wierzę, że Bóg jest wierny. I tu nie chodzi tylko o nasze sukcesy zawodowe, ale tu chodzi o nasze relacje. Chcę uwierzyć mojej żonie, mojej dziewczynie jeszcze raz. Chcę uwierzyć mojemu dziecku jeszcze raz. Chcę uwierzyć mojemu szefowi jeszcze raz i tak dalej. To jest naprawdę niesamowita wiara.
Być może jest ktoś tu taki, kto musi uwierzyć Panu Bogu jeszcze raz wbrew wszystkiemu, bo czuje się przez Niego szukany. To można też przyłożyć do swoich nałogów, do swoich słabych stron. Chcę zaryzykować podjęcie walki jeszcze raz, chociaż mi się 1000 razy nie udało. Nie swoją siłą, ale siłą Pana Boga. I takie szaleństwo, które przeżył Józef, a to naprawdę było szalone życie, jest dla każdego i każdej z nas. Takie szaleństwo jest przeznaczone i dla młodego człowieka, i dla człowieka, który już ma 70 lat i wydaje mu się, że już wszystko przeżył. Nie chcę się mądrzyć, ale chcę powiedzieć do starszych, nie dajcie się temu przekleństwu, bo to jest przekleństwo, wierzenia w to, że w waszym życiu już nic się nie wydarzy. To jest kłamstwo. Wielu ludzi czeka tylko na śmierć. Oczywiście tego nie mówią otwarcie, bo nie wypada, ale wielu ludzi tak żyje i w tym mieście też na pewno tak jest. Nie dajcie się temu myśleniu. Chcesz zaszaleć? Chcesz zrobić coś, co jest niestandardowe? To zrób. A nie siedź całe życie na stołku i myśl o tym, jakby to tu zrobić. Naprawdę nasze życie jest w naszych rękach, nasze szczęście jest w nas, a nie gdzieś na zewnątrz. Wiem, że mi możecie nie wierzyć, ale chcę też znowu jakby wrócić do siebie. Ja jestem człowiekiem, który przez 32 lata życia nigdy nic publicznie nie powiedział. Nigdy. Naprawdę. Szło za mną przekleństwo z pierwszej klasy podstawówki, nauczycielka mi wtedy powiedziała, że będę nikim, bo jestem z takiej rodziny, to długa historia, już nie będę jej opowiadał, ale generalnie takie przekleństwo nade mną wypowiedziane, w które uwierzyłem, bo to jest ta moc, że ja w to uwierzyłem i tak było przez 32 lata życia. A dzisiaj jak nie gadam przynajmniej raz w tygodniu, to jestem chory. Ale chciałem to zrobić. I trzeba było przełamać w końcu swój lęk, swój strach i sobie powiedzieć, chłopie, dość. Zacznij działać, zacznij robić, bo masz wszystko, co jest potrzebne. A więc jak jest w was wielkie pragnienie, nie wiem czego, wejścia w związek, pójścia na dobre studia, podjęcie dobrej roboty, to zrób, ale nie siedź i nie jęcz, że tego nie potrafisz, bo to jest kłamstwo. Starsi panowie i starsze panie, na pewno w waszym życiu, w waszym sercu jest jeszcze jakieś marzenie. Na pewno jest jeszcze coś, co byście chcieli zrobić. Da się to zrobić. Tylko zacznijcie od tych małych marzeń. To jest trochę tak, jak ludzie mówią, w końcu bym sobie w życiu odpoczął trochę. Tylko nie mam na to czasu. A kiedy pani ostatni raz była na 10-minutowym spacerze, takim samotnym, bez telefonu, bez wszystkich trosk? Ano z 20 lat temu. To co za problem wyjść na 20 minut do parku? Rozumiecie, że to są rzeczy, które trzeba tylko ponazywać odpowiednio i zobaczyć, że one są w zasięgu ręki, a nie wymyślać niestworzonych rzeczy. Pewnie, że może nas nie stać na wakacje, nie wiem, na Hawajach. Zapewne większości z nas na to nie stać i nigdy tam nie polecimy, ale możemy sobie zrobić niezłe wakacje tutaj, na miejscu. Wybić się z pewnego rutyniarstwa, które w nas jest. Dlaczego pić kawę zawsze z tą samą sąsiadką, zawsze w tej samej szklance, na tym samym fotelu? A weźcie te szklanki, idźcie na rynek i wypijcie na rynku. A co się stanie? Będą się głupio patrzeć? Co za problem? Jeśli pojawia się w naszym sercu myśl szalona, żeby zrobić coś, co będzie wbrew opinii ludzkiej, to zróbcie i nie bójcie się tego. Tylko zobaczcie, czy to jest dobre moralnie. Jeśli jest, to róbcie, bez względu na koszty. Gdyby Józef się tak zastanawiał, wziąć ją, nie wziąć, no to tak Jezus może by dożył 30, a ten dalej by siedział się zastanawiał. Zadziałał. Uwierzyć w siebie, uwierzyć sobie, to nie znaczy, że wiem, jaki będzie koniec. Ale to znaczy, że chcę w tym momencie zrobić wszystko, co do mnie należy. Wiara chrześcijańska to nie jest tylko wiara w Pana Boga, ale to też jest wiara w siebie, że to, co robię w moim życiu, na modlitwie, w stosunku do Pana Boga, jest dobre, jest wystarczające.
Wielu ludzi przeżywa swoje chrześcijaństwo na wyrzutach sumienia, że jest kiepska wiara, że moja wiara jest kiepska, że to jak wierzę, to jest beznadziejne, że to się Panu Bogu nie podoba. I tak przez całe życie się uderzają w piersi nie wiadomo po co. A Pan Bóg przychodzi do ciebie, mówi, daję ci miłość. Mówi, dobra, dajesz mi miłość, ale ja wierzę i nie kocham doskonale. I znowu skupiam się na sobie. A Pan Bóg mówi, zobacz na to, co ci się udało. To, co mówiłem na homilii. Wystarczy czasami mały gest, żeby się uśmiechnąć. I to jest więcej chrześcijaństwa, niż wszystkie nasze inne dobre uczynki, które robimy w cichości serca. Ludzie wolą się spowiadać z tego, że zjedli 20 deko szynki w piątek, a nie z tego, że patrzą na swojego sąsiada od 50 lat spod łba. Naprawdę. Że nawet tego nie zauważamy. A to jest większy grzech. Ale to wynika z naszego serca, z naszego smutku, który jest w środku. Zaryzykujmy. Nie bądźmy jak wszyscy mężczyźni wtedy, którzy żyli w tamtym czasie w Nazarecie, którzy oddaliliby Maryję w najlepszym wypadku albo poszliby dalej i postanowili ją ukamienować, ale bądźmy jak Józef, który wszedł w coś, co kompletnie było dla niego dziwne. Jak Jozue, który pomimo swojego lęku i strachu wszedł w misję, bo Bóg mu przypomniał, że siła jest w nim. Jest wszystko w jego sercu zapisane. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Żeby tak żyć, trzeba mieć oczy otwarte. To znaczy być takim człowiekiem, który chce być otwarty na różne możliwości i zaproszenia, które Pan Bóg kieruje. Naprawdę każdego dnia, nawet jeśli stąd nie wyjeżdżacie przez 50 lat, Pan Bóg kieruje do nas zaproszenie do przygody. Jest pytanie tylko, czy my chcemy ją odkryć. I nie chodzi o to, żebyśmy mieli wyrzuty sumienia, że my tego nie robimy, bo to jest mało twórcze. Ale chodzi o to, żebyśmy się obudzili i w końcu zobaczyli, że w naszym życiu Pan Bóg też przychodzi z ciekawymi propozycjami. Kto wie, czy nie jest bardziej szalonymi niż to, co spotkało Józefa i Maryję. Tylko jakby z góry już zakładamy, że już nic większego się nie może wydarzyć. A skąd wiecie? Józef chciał być zwykłym człowiekiem, a stał się synem, ojcem Syna Bożego. Nikt by tego lepiej nie wymyślił. I taki jest nasz Bóg. Bóg, który przychodzi nieustannie z propozycją do człowieka i mówi, chciej swoje życie przeżyć na wysokim poziomie. Ostatnia rzecz. Przyjechałem tutaj z moim przyjacielem, znaczy kawałkiem. To jest Jerzy Popiełuszko. Jutro ma urodziny. Chcę o nim wspomnieć króciutko na końcu, bo to jest świetny dowód na to, że Pan Bóg z normalnego człowieka potrafi wyprowadzić kogoś, kto pociąga za sobą tłumy. Wczoraj byłem na Żoliborzu i wyobraźcie sobie, że przyjeżdżają tam autokary z ludźmi z Korei do jakiegoś 37-letniego księdza, który żył 30 parę lat temu. To jest niesamowite. Ale dlaczego? Dlatego, że Jerzy był człowiekiem, który uwierzył w to, że Bóg do niego przemówił i zawierzył temu głosowi i działał. Jak się pyta ludzi, którzy go znali, co w nim było takiego dziwnego, że porywał tłumy, to nikt nie potrafi do końca powiedzieć, co takiego, poza jedną rzeczą. Był człowiekiem, który był dobry. A można być dobrym człowiekiem tylko wtedy, kiedy się wierzy Panu Bogu, że Bóg nas prowadzi. Dlatego chcę was prosić o to, żebyście spróbowali jutro tutaj zrobić w tym małym miasteczku rewolucję. Taką małą rewolucję, a zarazem ona będzie wielka. Niech was ludzie jutro zobaczą, że jesteście ludźmi, którzy idą za Jezusem. To widać na twarzy. Naprawdę to widać na twarzy. A więc niech jutro ludzie zobaczą w was ludzi, którzy idą za tym, który daje nam plan na życie, ale w takim sensie, że daje nam możliwości, daje nam siły i daje nam przekonanie, że jest z nami, tak jak powiedział Jozuemu, jestem z tobą, nie bój się, nie lękaj, ja cię będę prowadził. Tyle, bardzo dziękuję, cieszę się, że mogłem tu z wami być. Amen.